Czy można zrobić trzy pauzy po 24, pod rząd za granicą? Można nawet cztery, można nawet pięć. Można. Tylko, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni musimy mieć co najmniej dwa odpoczynki. Mogą być dwa regularne, może być jeden regularny, jeden skrócony. Będąc poza granicami kraju, możemy mieć również dwa skrócone i żadnego więcej. Dlaczego powiedziałem, że możemy mieć trzy czy cztery? No bo to nie przeszkadza. Najważniejsze jest to, co później powiedziałem, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni musimy mieć to minimum. I jeżeli pytającemu, pytający miał na myśli to, że czy może sobie zrobić trzy skrócone pod rząd, poza granicami, to to nie za bardzo. To nie za bardzo. Moglibyśmy mm, próbować z, wykorzystać odpoczynek przed. Wyruszeniem. Odpoczynek, który by przechodził na następny tydzień, bo jak Państwo doskonale wiecie, jeżeli odpoczynek przechodzi mi przez północ w niedzielę, to mogę go zaliczyć do jednego tygodnia, ale nie do dwóch. I gdybym go zaliczył do tego pierwszego tygodnia, to w zasadzie trzy tygodnie będę mógł korzystać ze skróconego odpoczynku. No jest to trochę jak ale czego kierowcy nie potrafią. Nie takie rzeczy przecież robią. Więc gdyby taka sytuacja miała miejsce, jak opisałem, to można by było trzy tygodnie mieć trzy skrócone, bo i tak byłby zaliczony ten jeden regularny do jednego z tych tygodni. Czyli w sumie wyszłoby, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca miał nie trzy, a dwa skrócone, chociaż de facto byłyby trzy.